Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy dla Was kolejną aplikację, kolejny test aplikacji i będzie to Lalalupsy Pet Hospital, czyli coś w rodzaju kliniki dla zwierząt. Już jest to kolejna tego typu aplikacja na naszym kanale, tylko po prostu od innego producenta. Także zaczynamy. Mniej więcej już wiemy, czego można się spodziewać. No ale mamy inną grafikę i pewnie trochę inne dolegliwości. Tutaj mamy rejestrację. Niektóre zwierzęta są zablokowane, bo my testujemy wersję bezpłatną aplikacji. I to jest nasz pierwszy pacjent. Mamy tutaj szczeniaka. Nie wygląda zbyt dobrze, ma gorączkę. Także musimy ją zbić i sprawdzić, czy nie dolega mu nic więcej. Tutaj mamy taki kompres chłodzący. Chyba już się czuje lepiej. Tak, tak, widać. Dobra robota. Udało nam się, całkiem szybko nam poszło. I teraz jeszcze jest głodny. Damy mu kość. Ok. I tam u góry mamy jego szczęście, jego poziom zadowolenia. Przechodzimy do sklepu, ale my nie będziemy nic kupować, bo testujemy wersję bezpłatną. Daliśmy mu inną zabawkę i też jest zadowolony. I co tu jeszcze możemy zrobić? Myślę, że przejdziemy do innych pacjentów. Zobaczymy, kogo jeszcze tutaj mamy. To jest chyba kolejny psiak. I ma mnóstwo różnych rzeczy w swoim futerku. Jakieś lizaki, szczęka. Musimy mu to wszystko powyjmować. Ok, i jest zadowolony. Dobra robota. I chciałby coś jeszcze zjeść. Damy mu ten smakołyk, o który prosił. I to jest chyba szczotka, tak? Chcę, żeby mu rozczesać sierść. Dobra. Jeszcze raz. To jest kolejna szczotka. Mamy już trzy serduszka. Ten pies jest już prawie w 100% zadowolony, ale myślę, że znowu przejdziemy do kolejnego pacjenta, bo właśnie mamy poblokowane niektóre funkcje. Tutaj mamy motylka. Motylka chyba jeszcze nie mieliśmy w klinice weterynaryjnej nigdy. To jest nowość. On był bardzo brudny, także pomogliśmy mu się umyć. Dobra, i co jeszcze możemy dla niego zrobić? Chciałby coś zjeść. Chciałby zjeść babeczkę. W tej aplikacji wszystko jest możliwe. I jeszcze by chciał jakiegoś kwiatka. Dobra. I co jeszcze? Teraz mu się nic nad głową nie wyświetla. Ale skoro niczego od nas nie chce, no to idziemy dalej. Mamy stronę 11. I zobaczcie, reszta jest poblokowana. Za te funkcje dla tych pacjentów musielibyśmy płacić. Rozejrzyjmy się jeszcze po naszej klinice. Tutaj właśnie mamy tych poblokowanych pacjentów, a trzech z nich
mogliśmy wyleczyć, bo byli za darmo. Także myślę, że to wszystko. Tutaj więcej za darmo nic nie zrobimy. Czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o tej aplikacji. Zapraszam do komentowania, do zostawiania nam kciuków w górę, do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale.